Ty od ostatniego pojedynku z Mike'iem zmieniłeś trenera, ale mówi się, że dla ciebie jest to taki pojedynek o być albo nie być, że przegrana w tej walce może tak naprawdę bardzo mocno zastopować, o ile nie przekreślić twoją dalszą karierę w wadze ciężkiej. Wygrana z kolei prawdopodobnie otworzy pojedynek, drogę do pojedynku z Arturem Szpilką, o którym już gdzieś tam się mówi. Jak zmiana trenera wpłynęła na styl przygotowań? Mówiłeś o tym, że zrobiłeś masę, jesteś cięższy niż byłeś, nie da się tak przepychać w tym ringu. Opowiedz nam troszeczkę o przygotowaniach, o tym, co się działo w Anglii, bo nie wszyscy to mogli oglądać. Witam wszystkich serdecznie. Trenowałem sumiennie, trenowałem bardzo ciężko i mądrze. Trener Richard wniósł do mojego boksu fajne rzeczy. Nie powiem, że jak zaszedłem na salę, to po prostu ciężko mu było pojąć to, co robiłem, jak robiłem walkę z cieniem. Także praktycznie nasza współpraca zaczęła się od zera i to wszystko zaczęło funkcjonować już w walce z Marcinem Rykowskim. Teraz też pójdę poziom wyżej i zwyciężę z Mike'iem Molo. Jak to jest teraz z tą masą? Ile na wagę możemy, ile jutro możemy zobaczyć na wadze, jaką wagę niesie Krzysztof Zimnoch? O ile będziesz cięższy niż przed ostatnim pojedynkiem? Na pewno będę cięższy, nie wiem dokładnie ile. Nie ważyłem się kilka dni, ale ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Zobaczymy jutro, to będzie też jakaś tam niespodzianka. W porządku. Tak jak powiedziałem, dla ciebie jest to trochę walka o być albo nie być. Co się wydarzy dalej? Od tego wyniku zależy twoja bokserska, pięściarska przyszłość. Powiedziałeś, że jesteś nastawiony, wychodzisz po to, żeby wygrać, ale czy gdzieś tam z tyłu głowy nie masz tego planu ewentualnie, co się stanie, jak Mike ruszy, tak jak w Legionowie i jedna, druga mocna bomba poleci, co wtedy? Wiesz co, nie myślę o tym, co było w Legionowie, bo to już było dosyć dawno, rok temu i to były tam różne rzeczy, wiadomo, wszyscy o tym wiedzą, ale nie chcę o tym mówić. Po prostu zamierzam wyjść skoncentrowany i wygrać walkę. Nie ma co tutaj za dużo mówić, jak będę boksował, co będę robił, jak będę reagował. Po prostu wyjdę i to pokażę w sobotę. Czyli to, co mówiłeś już wcześniej, wielokrotnie w wywiadach, gdyby nie ten błąd sędziego ringowego, to prawdopodobnie walka w Legionowie potoczyłaby się zupełnie inaczej, bo mieliście trochę inny plan z trenerem na ten pojedynek i w dalszym ciągu uważasz, że ten cios, który Mike wyprowadził, był ciosem takim, no, przy pomocy sędziego można powiedzieć trochę przypadkowym. Naprawdę nie chce mi się o tym mówić. Było jak było, kto się interesuje boksem, to już było dawno temu, nie chcę tego roztrząsać. Wydawało mi się, że ten temat jest zakończony. Według mnie jest zakończony, jest nowa walka, zamierzam ją wygrać, bo tak jak mówisz, tak jak pytasz, tak, ta walka otworzy mi dalszą karierę. Zresztą już wcześniej powtarzałem, że każda zwycięska walka popycha zawodnika naprzód, każda porażka zrzuca go gdzieś w dół. Ja z tej walki wyjdę zwycięsko. Bardzo pewny siebie Krzysztof Zimnoch. Krzysztof, jeszcze może w takim razie jedno pytanie o przyszłość, tą bardziej pozytywną. Zakładamy, że w Szczecinie wygrywasz z Mike'iem Molo, bez względu na to, czy to będzie wygrana na punkty, którą raczej większość kibiców obstawia, czy to będzie wygrana przed czasem. Pojawia się propozycja pojedynku długo wyczekiwanego przez polskich kibiców z Arturem Szpilką. I co wtedy? Na pewno do tej walki musi dojść. Na pewno jestem otwarty na tą walkę, ale teraz nie ma co o tym mówić, po prostu muszę wygrać w sobotę. Szanowni Państwo, tyle Krzysztof Zimnoch. Ja jeszcze zapytam Tomasza Babilońskiego.